Czy związek z nikodemem cię zmieni, Bo moim zdaniem jesteś taka spokojniejsza, radośniejsza. Jak nie. byłaś z to byłaś taka, wiesz, głośniejsza. Jesteś taka uśmiechnięta. Zauważasz no to, to? No to chyba dobrze świadczy, słuchaj. No tak. No bo, wiesz, jak, jak w sercu jest spokój, to na duszy, w duszy też jest spokój, no i tyle. A jakie wy macie takie naczelne zasady swojego związku? Macie jakieś reguły? W sensie, rzeczy. No nie wiem, na przykład, że... E, każdy może wyjść, nie musi mówić. Na przykład, nie przeglądamy sobie telefonów. Czym wy się kierujecie? Wiesz, co nie mamy takich zasad spisanych? Mm -hmm. Myślę, że sobie na tyle ufamy, że nie musimy takich zasad mówić wprost. Ja na przykład nigdy nie sprawdzałam telefonu, nikogo mówi. Nie, nie, nie mam takiej potrzeby. Bardzo mu ufam. Wiem, że yy, raczej nie ogląda się <grym> za innymi. Nie, nie mam. No nie, jesteśmy po prostu wobec siebie fair i tyle. Dobra, to już dwa ostatnie pytania w tym segmencie, bo on ani komfortowy dla mnie, ani komfortowy <grym> dla widzisz, ciebie. Od, nie? od razu jakaś taka atmosfera się zrobiła gęsta. Kto tak. się mówi gęstwinka. <grym> Dobra, to szybko załatwmy no te da, dwa pytania. Już. Czy Nikodem cię czegoś nauczył życiowo? Bo podobno każdy człowiek nas czegoś uczy. No właśnie, no i odpowiedziałeś sobie na pytanie. No, ale wiesz, czego? Słuchaj, uczymy się z dnia na dzień i siebie na nowo i siebie nawzajem. Nie mogę ci powiedzieć jednej rzeczy, której mnie nauczył. Nie ma co? To czy, nie chce mi się gadać w ogóle takich. Za dużo tego. Tak, dawaj ostatni. <noise> Dobra, pytanie. to ostatnie w tym segmencie. Jak wam się razem mieszka. <noise> a, ja kiedy, a ja powiedziałam kiedyś, <noise> ktoś, że razem mieszkam? No. A nieprawda. Nie no, można było wyciągnąć. No wprost nie, <noise> ale tak. E, no. Nawet to sprawdzałem. Żeby być, wiesz, A pewnym. co sprawdzałeś? No czy tam było? Zaglądałeś tam przez okno? <noise> nie, nie, nie. Nie do was, ale jak wam się <noise> mieszka? Dobrze nam się <noise> mieszka bardzo. No, fajnie. A ciężko było cię się przyzwyczaić do nowej osoby w domu? <głos> <głos> ja rzeczywiście nigdy nie mieszkałam z nikim wcześniej. Tylko było takie pomieszkiwanie, wiesz, u siebie. A tutaj stwierdziliśmy, że, że żeby to miało taki sens... Um, żeby się też lepiej poznać i w ogóle, to rzeczywiście to, to zamieszkanie razem było kluczowe i przełomowe i, i fajne, bo, no bo wiesz, my oboje dużo pracujemy, ja bardzo mam dużo różnych na różnych płaszczyznach. Eee, właśnie jobów i tak dalej, nikodem również i tak byśmy się mijali, wiesz. A, a dzięki temu, że mieszkamy razem, no to, no to wszystkie wolne chwile spędzamy razem. A bałaś się tego, tej wprowadzki? Bo statystycznie mówi się, że dużo par e, rozstaje się trzy miesiące po wspólnym zamieszkaniu, że wiesz, że wychodzą jakieś tam no ta, demony. No widzisz. <laughs> my nie zaliczamy się do tych osób. Dobra. Dobra, nie, już nie pytajmy. Tu stawiamy kropkę. pytania za dużo. Zostawiamy tego Nikodema e, w spokoju. Idziemy I tak. do luźniejszych tematów.